Είμαι. Είναι από το βιβλίο των Αποστόλων. Ζέιουβ Αποστόλσκιχ, ροζιάου 28, πέρυσι βέρσετ. Dzieje apostolskie, 28 rozdział. A gdy wyszli cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta. Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość, rozpadliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było zimno. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i nakładał ją na ogień, wypełzła od gorąca żmija i uczepiła się jego ręki. Gdy zaś tubylcy ujrzeli zwiastującego gada u jego ręki, mówili między sobą, człowiek ten jest zapewne mordercą, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska żyć mu nie pozwoliła. Lecz on strząsnął gada w ogień i nie doznał nic złego. Oni zaś oczekiwali, że spuchnie lub zaraz trupem padnie, ale gdy długo czekali i widzieli, że nic nadzwyczajnego z nim się nie dzieje, zmienili zdanie i mówili, że jest Bogiem. A w pobliżu tego miejsca posiadał swe dobra naczelnik wyspy imieniem Publius, który nas przyjął i podejmował gościnnie przez 3 dni. I zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę. Paweł przyszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce, uzdrowił go. A gdy to się stało, przychodzili także inni mieszkańcy wyspy, którzy byli chorzy i byli uzdrawiani. Dawali nam też wiele dowodów czci, a gdy mieliśmy odpłynąć, zaopatrzyli nas w co potrzeba. A po 3 miesiącach ruszyliśmy w drogę do aleksandryjskim statku, który przezimował na wyspie, a niósł godło bliźniąt. A przypłynąwszy do Syrkazu, pozostaliśmy tam 3 dni. Stąd płynąc wzdłuż wybrzeża dotarliśmy do Regium. A gdy po upływie jednego dnia powiał wiatr południowy, przybyliśmy następnego dnia do Puteoli. Tam spotkaliśmy braci, którzy nas prosili, abyśmy pozostali u nich 7 dni. I tak doszliśmy do Rzymu. A bracia tamtejsi, gdy o nas usłyszeli, wyszli na nasze spotkanie aż do Forum Api i do Tres Tabernae. Gdy Paweł ich ujrzał, podziękował Bogu i nabrał otuchy. A gdy przyszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi zamieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował. Amen. Pielęgnacja Boża nie jest tylko dla jednego człowieka, ale jest dla wszystkich ludzi. I w dodatku w taki sposób, że wiele razy pielęgnacja Boża, dobra pielęgnacja dla jednego człowieka jest, aby się wykonała pielęgnacja zła na krótki okres dla drugiego człowieka. Czyli może jeden się trudzić, może się męczyć, i może być w niebezpieczeństwie dla łaski dobrej pielęgnacji, którą Bóg przewidział dla zbawienia drugiego człowieka. I to nazywa się w Słowie Bożym próba, i to nazywa się w Słowie Bożym doświadczenie, ofiara, którą Bóg chce nas nauczyć, abyśmy ją przyjęli. Jest więc potrzebne poprzez zwykłe słowa wiele razy, poprzez dobrą pielęgnację i plan Boży, ofiara Twoja, aby wykonała się dobra pielęgnacja Boża dla zbawienia Twojego sąsiada, Twojego, który jest obok. I dlatego jest to tajemnica, wola i plan Boży w życiu człowieka. Bo nie wiemy, nie znamy my nigdy, co znaczy w duchownym świecie
poprzez którym chodzimy. Nie wiemy i nie znamy nigdy plany i podstępy i pułapki diabła, ale szczególnie nie znamy nigdy, i mówię szczególnie, bo tylko Bóg zna i nikt inny, plan, który ma Bóg dla naszego zbawienia i innych ludzi. To jednak, co chce od początku Bóg, aby pozostało dzisiaj, chce nam powiedzieć, że dla każdego z nas ma dobre myśli, ale wiele razy dobre myśli, które ma dla twojego bliskiego, dla twojego sąsiada, jest potrzebne, aby doprowadziło cię do trudnej sytuacji, i jest potrzebna twoja ofiara, ofiara wiary, posłuszeństwa i miłości. Jest cudowny Bóg, dobry Bóg, bardzo mądry, i od nas pragnie, abyśmy Mu ufali. Abyśmy Mu ufali zawsze. I nasza ufność niech będzie rządzona poprzez bogobojność, niech będzie prowadzona poprzez Ducha Świętego i niech urzeczywistniana będzie poprzez posłuszeństwo, z wiarą, ofiarowanie i szczególnie poprzez nadzieję, że Bóg zna, wie, jak ma uwolnić z próby tylko tych, którzy są pobożni. Wie, jak to może uczynić i może to uczynić. I jeszcze w dodatku coś innego powinniśmy mieć głęboko w naszej duszy, bo wymaga Bóg od nas, abyśmy przyjęli dzisiaj ofiarę, która będzie wezwana od nas poprzez łaskę dobrej pielęgnacji dla innych, abyśmy wiedzieli jeszcze coś innego, że zna Bóg, wie Bóg, jak, że zna Bóg wywyższać uniżonych i upokarzać pysznych. I to są rzeczy, które chce Bóg, aby była konsekwencją nadziei naszej, że Jezus Chrystus ma dobrą pielęgnację i myśli dla nas i dla innych. Bóg przewidział, miał bardzo dobrą pielęgnację, przewidzanie, aby pobłogosławił Rzym. Kościoły w Rzymie, wysyłając swojego sługę, gdzie dotrze zwiastowanie Ewangelii też do cesarza. I Bóg też miał dobrą pielęgnację, przewidzanie zbawienia i błogosławieństwa dla zapomnianych, nic nieznaczących i w całkowicie oddalonej wyspie Malcie. Miał dobrą pielęgnację, aby ich zbawił. I też jeszcze też tych władców, Publiusza, ale i wszystkich ludzi, aby poznali Chrystusa. Bóg miał dobrą chęć w tamtej chwili, w tamtym okresie, aby pobłogosławił jednego setnika, jednego kapitana, 275 więźniów. I tutaj musi teraz znaleźć jeden plan, aby wszystko poukładał i aby wypełnił się plan Boży, który nie jest przypadkowy, ale całkowicie zaplanowany, całkowicie wyznaczony w okresie i w miejscu, bo wszystko to wyznacza Bóg. I wszystko ma przygotowane Bóg, nasze miejsce zamieszkania i nasz okres życiowy. Bóg ma całkowicie zaplanowane dla każdego z nas osobna. I teraz powinien znaleźć sposób, aby wszystko to wykonał, wszystko się wykonało. Ale aby wykonało się to wszystko, ta dokładna chwila w życiu Publiusza, ale i w życiu ojca Publiusza, który
był na pewno jednym starcem, który nie wiemy, ile by jeszcze żył, aby urzeczywistnił swoje dobre chęci, było potrzebne, aby ktoś był w ofiarze. Ktoś miał być ofiarowany, ktoś miał się trudzić i nie mógł znaleźć innego, lepszego od tego, którego wybrał jako sługę swego, wiernego, człowieka ufnego, posłusznego, podporządkowanego, człowieka, którego zawsze wzywał głos Boży i Ducha Świętego, człowieka, który był gotowy, aby oddał swoje życie dla woli Bożej. I jestem pewny, że między nami Bóg przewidział takich ludzi. Abym nie powiedział dla wszystkich, i pomimo, że chcę to powiedzieć, abym nie powiedział, że wszystkich, pomimo, że chcę powiedzieć, są ludzie, z całą pewnością tutaj, słudzy i służebnice w tym małym, takim małym kościele, gdzie Bóg przewidział w dobrej swojej pielęgnacji nie tylko błogosławieństwo, ale i ofiarę. Bo zostało nam dane, mówi Słowo Boże, nie tylko, abyśmy byli pobłogosławieni, ale abyśmy też cierpili w imieniu Jezusa Chrystusa dla chwały Boga. Zostało nam podarowane, jest to dar. Dlaczego jednak jest dar, abyśmy cierpili dla chwały Bożej? Bo jest przygotowane od początku świata zapłata wielka, którą do której zaprasza Bóg, pobudza Bóg, abyśmy wzywali i abyśmy rozkoszowali, aby była pełna nasza zapłata. Wierzę, że Słowo Boże jest zrozumiałe, ale z łaski Chrystusowej wierzę i mam nadzieję, że stanie się bardziej zrozumiałe, jak zobaczymy te życie Pawła. Paweł znajduje się według pielęgnacji Bożej naprzód z obietnicami, że Bóg wyśle go do Rzymu, aby głosił Ewangelię Jego, z obietnicami wielkimi, pewnymi, bezpiecznymi. Bóg powiedział, że musisz pójść do Rzymu, bo tam musisz też zwiastować i świadczyć o moim imieniu i musisz wychwalać moje słowo. I w wypełnieniu błogosławionego planu i chęci Bożej nie pójdzie do Rzymu, podróżując tak, jak jeździł w poprzednich trzech podróżach jego, ale pójdzie jako więzień, bo muszą się wypełnić plany Boże, tak jak powiedzieliśmy, nie tylko w Rzymie, wiernych w Rzymie, ale i wiernych w Malcie, na Malcie, ale i wiernych więźniów, ale też setnika, kapitana i wszystkich ludzi, których Bóg wyznaczył dla zbawienia. I w taki sposób, kochani moi bracia i siostry, Paweł znajduje się jako więzień, i Bóg oddaje go bezpośrednio w ręce jednego setnika, aby poprowadził go do Rzymu. I teraz zaczyna się ofiara, która będzie wezwana od Pawła poprzez Boga. Jednak chcę was poprosić bardzo, abyśmy myślili, tak jak słuchamy Słowa Bożego, o naszym życiu. Halleluja. O naszej przeszłości, o naszej teraźniejszości i przyszłości. Kurde, bo dla każdego z nas osobna Bóg zaplanował i wzywa posłuszeństwo i ofiarę. Posłuszeństwo, ofiarę i wiarę. Poprzez Słowo Boże możemy dać wytłumaczenie i wytłumaczenie za nasze trudności w przyszłości. Poprzez Słowo Boże możemy zrozumieć,
że nic w naszym życiu nie stało się poprzez przypadek do dzisiaj. Bo nic. Pomimo naszych błędów, zawsze pielęgnacja Boża i plan Boży był z tyłu za nami. Poprzez Słowo Boże możemy jeszcze bardziej zrozumieć i możemy mieć nadzieję, że wszystko, co nas nauczył Bóg do dzisiaj i znamy, poprzez czy błogosławieństwa, czy poprzez trudności, czy poprzez to, co przeżyliśmy i zrozumieliśmy, czy poprzez wszystko, co nie rozumieliśmy, teraz zrozummy, że Bóg jest dobry i ma na koniec święte, chwalebne i błogosławione plany dla każdego z was. Ja bym powiedział z nas. Dla każdego z was. I wzywa od nas teraz, abyśmy mu oddali chwałę. Cześć i pokłon. Abyśmy mu podziękowali. Abyśmy wyrazili naszą wdzięczność. Abyśmy wychwalili imię Jego święte. I abyśmy zawołali z naszej całej duszy, z naszego całego serca, z naszej mocy. Kochamy Cię, Jezusie! Kochamy Cię! I abyśmy dokończyli, niech się stanie Twoja wola, tak jak na ziemi i w niebie. Paweł więc znalazł się na jednym statku i podróżował, którą nie zaplanował on, nie urzeczywistnia poprzez swoją wolę, nie idzie poprzez swoją wolność, poprzez swoje decyzje i swoją wolę, ale wie, że idzie, jest pewny tego, wypróbował Boga, zna plan Boży, wie, jak działa Bóg, wierzy w Boga, kocha Chrystusa i jest pewny, że z tyłu, za każdym krokiem Jego, jest schowany wszechmogąca ręka Chrystusowa. I tak z całkowitą ufnością, bez zostawienia, oddaje samego siebie i nie wiem nic, ale odwrotnie, w każdej chwili, bo wie, że idzie po drodze, której są pułapki, gdzie jest bój diabła i sługów jego, aby zniszczył Pawła i dzieło Boże, które jest zaplanowane poprzez dobrą pielęgnację Bożą. I dlatego nie zostawia samego siebie w przypadek, ale odwrotnie, walczy, jest w boju, w modlitwie, w studiowaniu, wzywaniu oblicza Pana, wzywaniu mocy zmartwychwstania Bożego, wzywaniu prowadzenia Ducha Świętego i dlatego, jak znajdują się w jednym problemie, tak jak widzą burzę i zima przybliżyła się, kapitan i marynarze i setnik zapytali, czy mamy pozostać tu, czy mamy płynąć dalej. Apostoł Paweł nie ufa i nie wierzy poglądom ludzkim tego świata, ani nie mówi, że tak jak to wszystko Bóg da, tak będzie. Wie, że nie jest to, co chce Bóg od niego. Paweł wzywa wolę Boga, dobrą i doskonałą. Wie, że ludzie tego świata nie mają mądrości, bo inny jest ten, który jest z tyłu, który rządzi w ich życiu. I wie jeszcze, że jedyny, który ma słowo mądrości, jest Ojciec poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. I dlatego idzie do Niego. Panie, co mam zrobić?
jesteśmy w niebezpieczeństwie. Burza nadchodzi. I to jest przekaz od Boga. Jak widzisz, że burza nadchodzi, nie przygotowuj się, jak się z nią poradzisz. Walcz w modlitwie, aby Bóg ci objawił, jak masz iść. Nie możesz sobie dać radę w oszustwie i w burzy. Nie możesz dać sobie rady w Hananie, z Hananem, z podstępstwem i z pułapkami diabła. Odwrotnie, zaczęli bój Marathonan i Ester z modlitwą i z postem, aby znaleźli prowadzenie Ducha Świętego i głos Boży. Przed burzą, którą nadchodzi, modlitwa, post jest potrzebny człowiekowi. I Paweł wziął odpowiedź, tak jak kiedyś. Daniel, który rozkazał Nabuchodonosor, ten władca tamtego okresu, że jak nie powiecie mi, nie opowiecie mi tego snu i nie wytłumaczycie mi tego snu, wszyscy umrzecie, wszyscy się przestraszyli i biegali jak myszy, aby byli zbawione. Tylko człowiek Boży, sługa Boży wiedział, że nie powinien odejść, ale powinien pójść do Boga. Z wiarą i z ufnością, że Bóg, który zna wszystko, da mu odpowiedź. I odpowiedź poprawną i podejmie poprawne decyzje z wynikiem błogosławieństwo Boże w woli Bożej. I rzeczywiście Bóg nawiedził go tego samego wieczoru i ujawnił mu sen, wytłumaczenie i dał Nabuchodonosora, aby wychwalał Boga żywego. Kogo? Nabuchodonosora. I to samo uczynił apostoł Paweł w tej podróży. Panie, co mam uczynić? Co mamy uczynić? I Pan mu powiedział, powiedz mu, aby pozostali tutaj. Ty to im powiedz. Od tego momentu ja będę działał. I Paweł powiedział, nie odchodźcie, będziemy w niebezpieczeństwie. I nie tylko ten statek i ładunek, ale i nasze dusze. Ale Bóg jednak ich nie przekonał. Bo serce króla jest w sercach Boga. Bo inny miał myśli Bóg. Bóg chciał, aby poprowadził Pawła do Malty, do Publiusza i do jego ojca i do wszystkich mieszkańców Malty. I mówię, Panie Boże, nie mogłeś, ja myślałem tak, zamiast przejść poprzez tą trudę 14 dni i wszyscy ci na statku, nie mogłeś przekonać kapitana, setnika, wszyscy mogli powiedzieć, że ma rację ten człowiek Boży. Odwrotnie jednak powiedzieli, że nie ma rację, bo teraz jest potrzebny trud Pawła, aby wykonało się dobre myśli Boże dla wszystkich innych, ale i też dla kapitana, dla setnika, dla marynarzy, dla żołnierzy i dla więźniów tam na tym statku. I zdecydowali w całkowitej odwrotności do słów Pawła, ale z całkowitą zgodnością z wolą Bożą, który chciał, aby podjęli złą decyzję, bo nic nie dzieje się, co nie pozwala Bóg. Zdecydowali, aby popłynęli dalej i statek znalazł się w niebezpieczeństwie bez prowadzenia, ale prowadzony został poprzez Ducha Świętego po 14 dniach, gdzie beznadziejność zakrólowała w sercach wszystkich i też w sercu Pawła. Nie było gwiazd, nie było słońca, nie było księżyca, zima groźna, wiatry, całkowicie bez kierowania statek. Na Śródziemnym Morzu 14 dni głodni, bez zjedzenia niczego, ale jednak Paweł kontynuował i modlił się. I jak przyszedł wypełnienie się czasu, nie od razu, nie odpowiedział Paweł, nie odpowiedział od razu na jego modlitwę, nie odpowiedział w drugi dzień, ani w trzeci, ani w czwarty dzień, ani w dziesiąty dzień nie odpowiedział Bóg, ani w dwunasty dzień nie odpowiedział. Jaki ty jesteś Bóg, że nie odpowiadasz mi?
poczekaj, przyjdzie godzina, bracie i siostro, czekaj, przyjdzie godzina, że Pan odpowie na twoją modlitwę, bo okres i czasy i wszystko to jest całkowicie wyznaczone od Wszechmogącego Boga. I w 14 dniu przyszedł anioł Boży z nieba wysłany do Pawła i mówi mu: co ty się boisz, Pawle? Ty musisz dotrzeć do cesarza. Nie powiedziałem ci, że ty musisz pójść do Rzymu, musisz zwiastować Ewangelię i musi być wychwalone imię Chrystusa. Przyszła godzina. Ja przez 14 dni, mówi Bóg, prowadziłem ten statek, ten, który nie był kierowany poprzez człowieka, całkowicie jednak był kierowany poprzez samego Boga, poprawiłem go do Malty. Halleluja! I teraz już niedługo przybliży się do Malty. I dlatego zawoła ich i powiedz mu im wszystkim, że ja podarowałem nie tylko twoje życie, ale życie wszystkich. Statek będzie zniszczony, ale wy będziecie uratowani wszyscy. Nie pozostaniecie na Malcie, bo przewidziałem też, że będzie statek z Aleksandrii, który was popłynie do Rzymu. Wszystko jest zaplanowane. Nic nie jest poprzez przypadek. 3 miesiące był w Malcie Paweł. Tyle było potrzebne, aby uwierzyła Malta w imię Chrystusa i statek, który miał ich przewieźć, oczekiwał. Wszystko przygotowane. Nic nie jest poprzez przypadek. Nie ma przypadku w planie Bożym. Jest jednak przychylność Boża. Jest prowadzenie Boże. Jest dzieło Boże. Abyśmy nie mówili wiele słów, wszyscy wiemy, że wszyscy usłyszeli apostoła Pawła, który im powiedział, że powinniście mnie słyszeć, posłuchać, ale powinniście mnie posłuchać. Dobrze jednak zrobiliście, że mnie nie słuchaliście, to powiedział w sobie, nie powiedział to na zewnątrz, bo gdzie mieliby to zrozumieć? Ale teraz macie mnie posłuchać. Teraz jednak Bóg dał uszy im, tym wszystkim, aby słuchali. Otworzył im serca, aby słuchali słowa Pawła. Teraz słowa Pawła są bardzo poważne i są rzeczywistością. Być może wiedzą, że to są słowa Boga. Teraz co najmniej będą posłuszni. Jedzcie, im mówi, bo umrzecie, nie wytrzymacie, abyście wzięli most, bo powinniście przejść na drugą stronę. Statek będzie zniszczony, ale wszyscy będziemy zbawieni. I tak się stało. Wszyscy zostali zbawieni. Statek zatonął i teraz rozwija się plan Boży co do mieszkańców Malty. Zaczyna się nowa ofiara, którą przygotował Bóg dla Pawła. Pilny, wierny, w potrzebie, aby mieli ciepło. Paweł nie powiedział, że ja, który was zbawiłem, usiądźcie i idźcie, zbierajcie. Nigdy tego nie czyni sługa i służebnica Boży. Zawsze daje przykład, typ wiernych, mówi apostoł Paweł, mówi, pierwszy ze wszystkich zbiera chrust. Zebrał kupę chrustu, ale tam, gdzie zbierał chrust, rozkazał Bóg jedną żmiję, aby ukąsła nikogo innego, jak tylko Pawła, sługę Bożego. I jego miał tylko ukąsić żmija. Z tych wszystkich nie jest, że nie jest, ma ofiarę sługa Boży. I jak zobaczyli to tubylcy, powiedzieli, och, że Bóg na to pozwolił. Człowiek ten jest zapewne mordercą, ale ten człowiek nie jest dla śmierci, jest dla wiecznego życia, chwała Bogu. Oczekiwali, aby umarł, aby opuchł, ale Paweł zbierał dalej chrusty, jak strząsnął gada w ogień.
I wtedy zmieniło się od razu ich serce. Zaczęli zwracać uwagę, dlaczego, Panie, pozwoliłeś żmija, aby uczepiła się do jego ręki, aby zważyli na Ciebie. To jest światło, które wysyła Bóg swoje światło, aby stał się centrum uwagi dla ludzi. Tak samo jak w teatrze, jak jest ciemność, jak zgaszają światło, zapala się światło na głównego aktora i wszystkie oczy zwracają się na niego. I jak do tego momentu rozmawiali, mówili o czymś innym, znienacka spokój. I uwaga zwrócona na głównego aktora. Dlaczego? Bo go zaświadczają ludzie, ale to się dzieje, jak Bóg świadczy o tobie. To jest ten. Bogiem jest, mówili. Niech mówią, co chcą. Paweł jeszcze nic nie powiedział. Nie spieszy się. Nie mówi, że jest cwaniakiem. Nie biegnie przed wolą Boga. Tam blisko był dom i pola Publiusza, który był władcą, naczelnikiem wyspy i zaprosił ich, aby ich ugościł. I jak wszedł do środka, stwierdził, że ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę. Choroba, która była śmiertelna w tamtym okresie i szczególnie w starszych wieku. Teraz przyszedł kolej Pawła. Paweł poszedł do niego i modlił się, włożywszy na niego ręce, uzdrowił go Bóg. I teraz jeszcze większe światło weszło na Pawła. Bardzo jeszcze świadczenie większe Pawła. I teraz wszystkie oczy zwrócone do Pawła. I Paweł zaczyna i mówi o Chrystusie. I zbiera się cała wyspa. Jaki to jest Bóg? Możesz ty zebrać całą wyspę naprzeciwko jednego człowieka. Cała wyspa, wszyscy mieszkańcy przyszli i przyprowadzali chorzych i to ze względu na pielęgnację Bożą byli chorzy. I Paweł modlił się, zostali uzdrawiani i głosił Ewangelię Chrystusową i wszyscy uwierzyli w Chrystusa. Warto było, bracia i siostry, i to mi Bóg powiedział. Warta była ofiara i trudność 14-dniowa Pawła i wszystkich na statku. Nie, że tylko było warto, ale i my wszyscy mówimy, że chwała imieniu Twojemu, bo Ty jesteś bardzo mądry, jesteś Stworzycielem, jesteś wieczny. Jesteś nie do opisania, nie możemy Cię opisać, Panie. Jesteś Alfa i Omega. Jesteś początek i koniec. Jesteś pierwszy i ostatni. Jesteś Panem wszelkiej mocy. Jesteś Bogiem prawdziwym, żywym, działającym. Jesteś najwyższym, mieszkającym w wieczności. Jest, bracia i siostry. I dlatego Go uwielbiamy, i dlatego Go wychwalamy, i dlatego świadczymy o Nim, i dlatego pokłaniamy się Mu, tylko Jemu. Alleluja! 3 dni trwał. 3 miesiące tam trwał. Wystarczające. Ani więcej, ani mniej. Od tego, co potrzebowali, aby byli zbawieni wszyscy mieszkańcy w Malcie. Nie tylko. Wszyscy słyszeli Słowo Boże. Wszyscy zobaczyli łaskę Chrystusową. Wszyscy zobaczyli moc Ducha Świętego. Setnik, marynarze, żołnierze, kapitan, więźni. Wszyscy zobaczyli. I jak dokończył się okres, bo mówiliśmy, że wszystkie okresy i czas są wyznaczone od Boga, Pan, który zostawił ten statek aleksandryjskim, był pusty, aby przezimował tam. Był pusty. Jakbyśmy mieli zmieścić wszystkie te dusze, jakby był pełny, nie zabrał ten statek i wszystkich tam. Pusty statek tam przezimował na wyspie, kochani bracia i siostry, wszystko u Boga jest, bracie, w Twoim życiu wszystko ma Bóg przygotowane, nie strać.
dobrej pielęgnacji i myśli Bożej, która cię poprowadzi, aby wszedł do Królestwa Niebios. Nie licz się z przyszłością, nie licz się ze smutkiem, nie smuć się z bólem. Wychwalaj Boga za ofiarę, bo wielka zapłata czeka na ciebie w niebie. Oddaj chwałę Bogu, oddaj chwałę Bogu i zważaj. Wierny, posłuszny, podporządkowany i z żywą nadzieją, że Bóg działa i pracuje w dobre i chwalebne, wyznaczone od początku założenia świata dla ciebie, którego Chrystus dodał cię do Kościoła, który jest filarem i podparciem, i który jest naprawdę ciałem Chrystusową i głową Chrystusowym. I ty jesteś członkiem jeden Kościół święty, jakiej nie widzimy. Bóg ją uczyni doskonały, chwalebny, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju. Jeden Kościół, którego wyśle Chrystus, aby zmienił, aby śmiertelne ciała stały się nieśmiertelne i aby ją wziął, go wziął dla chwały swojego Ojca. Amen.